Rozpoczynamy drugą połowę meczu Warta Poznań Lechia Gdańsk. Zmian w zespołach nie ma. Lechia w składzie z numerem 12 w bramce Dusan Kuciak, 2 Rafał Pietrzak, 5 Jankowski, 6 Rosłowski, 9 Łukasz Stoliński, 10 Pasek Bielander, 11 Dominik Piła, 23 Mario Mędrza, 33 Marko Teracino, 97 Szymon Babuchamona i 99 Hajdułeusz. Wrota Poznań z Jelikową Pomce Adrianis, 4 Oleki Panów, 8 Gilo Marenta, 14 Kamil Kościelny, 16 Gilo Luis, 22 Konrad Matuszewski, 24 Kajetan Szmyt, 30 Miłosz Szymański, 44 Dawid Szymonowicz, 54 Dimitri Stavropoulos, 99 Marek Zbela, sędzia główny Paweł Majas z Łodzi. Let's go!
Zmiana w drużynie zielonych, udział w meczu kończy Adam Zrelak. W jego miejsce będzie grał z numerem 6 Maciej Żurawski. Zmiana w drużynie Lechii Gdańsk. Boisko opuszcza Dominik Piła, którego zastąpi Kevin Friesenbichler numer 30. Brawo!
Brawo! Jeszcze! Mio! Czas! Czas! Biegnie! Nisko! Kasia, masz! Wiec tu ja idę! Tędziek! Thank you.
proszę kibiców Lechia, nie używanie pirotechniki na stadionie. Gorący apel, nie używamy pirotechniki, to jest na imprezach masowych zabronione. W Lechii Gdańsk boisko opuścił Paszeku Diabatę, którego zastąpił Maciej Gajos, numer 7. Boisko opuścił także Marco Terracino, a za niego gra Flavio Paiszon, numer 28. Nabil, nabil!
Thank you.
i Michał Kopczyński, numer 15.
Jeszcze raz gorący apel do kibiców Lechii o nieużywanie chłopaka w niebezpieczeństwie. Bardzo proszę, żeby tego nie robić. I jeszcze komunikat dla kibiców gości. Prosimy o pozostanie w swoim sektorze przez około 10 minut po zakończeniu meczu. Kibiców Lechii Gdańsk, proszę o pozostanie w sektorze przez około 10 minut po zakończeniu meczu. Osiemdziesiąta pierwsza minuta spotkania. Warta Poznań prowadzi 2-0. I mamy premierowe trafienie w zielonych barwach. A zaliczył je grający z numerem 77. Stefan! 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 2-0.
kibiców Lechii, żeby nie używać wulgarnego słownictwa. Bardzo proszę o skupienie się na kulturalnym dopingu. Wojsko opuścił Rafał Pietrzak, zastępuje go Kacper Sezonienko, numer 79. Come on!
4 minuty. Przypominam komunikat dla kibiców Lechii. Prosimy o pozostanie w swoim sektorze przez około 10 minut po zakończeniu meczu. Kibiców Lechii proszę o pozostanie w swoim sektorze przez 10 minut po zakończeniu meczu. Żółte kartki w obu zespołach, w drużynie Lechii ukarany Joel Abychanna numer 97, a w Warcie Enis Destan numer 94. Bardzo proszę o stonowanie emocji i kulturalny dopływ. Koniec spotkania Warta Poznań, Lechia Gdańsk 2-0. Po bramkach Kajetana Szmyta i Stefana Sawicia dla obu zawodników były to pierwsze trafienia w zielonych barwach, tym bardziej gratulujemy. Teraz mamy przerwę na kadrę, 37 punktów, a więc możemy się rozejść w dość spokojnych nastrojach.
Kibiców Warty zapraszam na wyjazdowy mecz z Zagłębiem Lubin, który odbędzie się 31 marca w piątek o godzinie 18. Stowarzyszenie na Warcie organizuje wyjazd kibiców na ten mecz. Wszystkie informacje można znaleźć na profilu facebookowym tego stowarzyszenia. Zapraszamy do wspierania Zielonych na wyjeździe. Po raz kolejny tej wiosny Warta udowodniła, że warto za nią jeździć. Poczekamy teraz trochę na następny mecz w Grodzisku Wielkopolskim, bo po przerwie na kadrę wyjazd do Lubina, potem wyjazdowe spotkanie z Lechem Poznań, a tutaj zobaczymy się dopiero za 4 tygodnie na meczu ze Śląskiem Wrocław. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyszli. Dziennikarzy zapraszam na konferencję prasową do hotelu, do sali konferencyjnej hotelu kibiców. Lechi, proszę o pozostanie w swoim sektorze przez...